Witam 19 marca 2022. Dzisiaj mamy kolejną, drugą zbiórkę w Warrington dla Ukrainy, więc tutaj jestem dzisiaj i pomagamy przy pakowaniu właśnie kartonów. Praca w re. Robimy kartonik baterii, notatki. Tu mamy dzisiaj, wszystko jest już w kartonach popakowane. My przyszliśmy troszkę później, dlatego tylko te baterie tutaj zapakowały się w jedny kartonik. Teraz czekamy, jeszcze jest otwarta zbiórka, jeszcze mogą tutaj ludzie przynieść do 15 jakieś dary. I te wszystkie dary jadą na Ukrainę. Tutaj pani Karolina jest Czornik, jest dyrektorem polskiej szkoły tu w Warrington. Drugie polskie szkoły, mamy dwie polskie szkoły, jest pierwsza, teraz jest druga. I bardzo się cieszę, że ta zbiórka jest tutaj drugi raz organizowana. Ja się cieszę bardzo, że mogą przyjść. I teraz tak, te dary tutaj, tym razem jest spokojniej. Tak, teraz jest o wiele spokojniej. Więc... Jak była tamta zbiórka? Jak dużo było tego? Ostatnio zebraliśmy 3 duże wany. Jeden van pojechał do Ostródy, 2 wany pojechały prosto do szpitala, do Mukaczewa, więc... Mukaczewa to jest gdzie? Ukraina. To jest na terenie Ukrainy. To jest teren Ukrainy. A te pudełka tutaj, które spakowaliśmy, te dary, to pojadą... Te dary są przekazywane paniom z Ukrainy, które mieszkają na terenie Warringtonu. Jadą do Chełma, tam będą przepakowane i też trafiają prosto tu na Ukrainę. Prosto na Ukrainę. Bardzo fajnie, także to, co możemy robić tu stąd, z Warrington, to robimy. Jesteśmy sercem z Ukrainą i naprawdę chcemy, żeby ta wojna się jak najszybciej skończyła. Zgadza się, pomagamy tyle, ile możemy. I tyle, ile możemy. Okay, teraz ładujemy do vana. Jego. O, dobrze. Okej. Teraz się. Mamy pełne, jeszcze do pełna dobijamy. Ciężkie rzeczy. No i pierwszy van jedzie. Jest drugi van i będziemy teraz wsadzać pudła do drugiego. Są ciężkie kartony. Okej. Now it's gonna be more medium, I think. Ja stawiam tutaj, jest bliżej. A to może być troszkę. Okej, van zamknięty i teraz pojedzie. Więc dary pojechały. To by było na tyle na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa.